Są też tacy, którzy postanowili takie szkolenia, takie spotkania, czy też sprawy związane z dopłatami wykorzystać do szybkiego zarobienia pieniędzy, chociaż nieuczciwego zarobienia pieniędzy, prawda, panie dyrektorze? No chcę powiedzieć, że teraz jesteśmy w okresie przed kampanią przyjmowania wniosków, która zaczyna się od 15 marca. Przygotowujemy rolników, ale przy tej okazji natrafił się, ja wręcz powiem, oszust, który rozsyła do rolników pisma. Ja tu nawet może taki wzór pokażę pisma. To jest pismo, do którego trafia do rolników, nawet takim wzorem przekazu, żeby wpłacać 246 zł na rachunek tego kogoś, kto się podszywa pod agencję. Proszę zauważyć, nawet logo jest podobne do loga agencji. Jest to oszustwo i w tym zakresie informuję, że prezes agencji złożył doniesienie do prokuratury. Są już ustalenia pewnych osób, które dopuściły się tego niegodnego, karalnego wręcz czynu. Ja przy tym chcę dodać, że rolnicy dostają tak zwane wnioski spersonalizowane z agencji, za które nic nie płacą, bo agencja oprócz tego, że wysyła wnioski, to każdy wniosek jest obarczony pieczęcią, podpisem, są adresy, telefony, natomiast tutaj tego nie ma i może to niektórych rolników mylić, że dostanie wniosek i zaraz takie pismo. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proszę się zgłaszać do naszych biur, do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, do urzędu. Jeśli ma wątpliwości, czy płaci, czy nie płaci, agencja nie żąda niczego. Ja bym wprost mówił, żeby ignorować takie pismo, bo to jest, wręcz powiem, oszustwo. Myślę, że prokuratura dojdzie, kto dopuścił się tego czynu i będziemy po prostu chcieli zakończyć ten niechlubny proceder.